Wszyscy zgromadzeni na sali, wielce szanowni państwo. Za rok o tej porze, jak zapewne państwo wiecie, będziemy już w okresie kampanii wyborczej poprzedzającej wybór mojego następcy, nowego prezydenta Rzeczpospolitej. Okres kampanii wyborczej nie sprzyja dokonywaniu obiektywnych ocen oraz osądów politycznych. Dlatego właśnie zdecydowałem się stanąć dziś przed państwem i dokonać podsumowania mojej niemal 9-letniej kadencji na stanowisku głowy państwa. Okres, w którym przyszło mi piastować ten jakże szacowny urząd, był okresem trudnym. Zarówno dla Polski, jak i całego świata. Konflikt na Ukrainie, narastająca drożyzna, niezadowolenie społeczne oraz wzrost niepokojów w obrębie całego świata. Mimo tych wyzwań ośmielam się twierdzić, że jako człowiek i jako prezydent sprostałem wyzwaniom, jakie postawiły przede mną te trudne czasy. Nie tylko udało mi się być poważnie traktowanym na arenie międzynarodowej przywódcą, ale odegrałem też rolę męża stanu w obliczu wielu wyzwań w naszym kraju. Szczególnie dobitny dałem temu wyraz, kiedy wsłuchując się w głos suwerena, w głos narodu polskiego, wetowałem niejednokrotnie ustawy pochodzące z mojego dawnego obozu politycznego. Kiedy już nieomal dekadę temu rozpoczynałem swoją misję, bałem się bardzo, że nie doścignę wielkich wzorców moich poprzedników. Szczególnie pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. Mojego wielkiego mentora, którego nakładem sił, samozaparcia, nauki i pracy nad sobą udało mi się prześcignąć. Dziś wiem już, że w przyszłości będę mógł stanąć na piedestale obok wielkich, wybitnych postaci polskiej historii. Generała Wojciecha Jaruzelskiego, pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Bronisława Komorowskiego, którzy również mieli okazję do sprawowania tego samego urzędu, co ja. Warto tu podkreślić, że tylko panu Kwaśniewskiemu udało się dokonać tego samego, co mi. Czyli sprawować urząd w sposób niezakłócony przez dwie pełne kadencje. Nie ukrywam, że rozpiera mnie duma z tego powodu. Na koniec mam do państwa oraz przyszłych pokoleń, do których z tego miejsca chcę się zwrócić, tylko jedną prośbę. Gdybyście w przyszłości wpadli na pomysł, aby wystawić mi drogocenny pomnik, ja apeluję. Nie róbcie tego. Nie stawiajcie mi pomników, a pieniądze przekażcie, proszę, potrzebującym dzieciom. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie mojego podsumowania prezydentury Andrzeja Dudy. Czyli mojej skromnej osoby, zapamiętajcie tę prezydenturę w sposób, na jaki zasłużyła. Dziękuję bardzo.